Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć kilka słów na temat chorych jelit. Ponieważ miałem przypadek u mojego przyjaciela w Polsce, no po prostu się źle czuł, miał zawroty głowy, ogólnie bóle w różnych miejscach ciała. No i po prostu okazało się, że miał polipy, jak również miał chore jelita. I co po prostu za tym idzie. Jeżeli dana osoba ma chore jelita, no to po prostu ogólnie źle się czuje. Może mieć zawroty głowy, może mieć bóle w różnych częściach ciała, czy to bóle w regionie podbrzusza, czy może mieć bóle w nerki, bóle w pleców. No po prostu to wynika z tego, że jelita nie funkcjonują we właściwy sposób, jaki powinny funkcjonować. No co ja bym Państwu tutaj poradził właśnie w związku z tym. Może być również takie coś, że mamy pasożyty i te pasożyty po prostu trzeba jakoś w jakiś sposób usunąć. Tak więc metoda, żeby utrzymać jelita w czystości, żeby mieć to wszystko jakoś tak uregulowane, to jeść jedzenie, które jest na bazie warzyw i owoców. Przede wszystkim ja bym proponował tutaj przygotowywanie potraw z dyni. Potraw z dyni, jak również jedzenie sałatek owocowych, które zawierają pestki dyni, wmieszane w sałatkę. Może to być jogurt, może to być papaja, może to być zwykłe jabłko, gruszka, jakiekolwiek inne owoce pokrojone w kostkę, które zawierają po prostu w środku domieszkę pestek z dyni. To może taką po prostu jedną garść pestek z dyni, które mogą być przeprażone uprzednio na patelni z dwóch stron. Dodadzą sałatce z owoców dobry smak, a jednocześnie pomogą na nasze jelita i wspomagają pracę naszych jelit. Drugim takim sposobem również jest zjadanie rozrobione z wodą babki płaśnik. Babka po prostu spowoduje to, że również ta fibra spowoduje udrażnianie naszych jelit i odpowiednią czystość naszych jelit. To jeszcze to by był taki faktor, który właśnie też nam dużo pomaga w tym. Jeżeli ktoś mieszka w strefie tropikalnej, czyli Tajlandia, Filipiny, India, Wyspy Kanaryjskie, no to polecam zapatrzenie się w papaje, zjadanie owocu papai, jak również zmielonych pestek papai. Przede wszystkim są na pasożyty. Te pestki usuną wszelkiego rodzaju pasożyty z naszych jelit. Także poczujemy się lepiej, poczujemy się świeżej, po prostu kiedy zjadamy właśnie te pestki, które odpowiednio działają na nasz organizm. Oczywiście tych pestek nie musi być dużo, wystarczy jedna, dwie łyżki takie od zupy zmielonych, pestek od papai. Również to nam spowoduje, że nasz organizm się poczuje o wiele, wiele lepiej. Co tu dodać? Również zjadanie odpowiedniej ilości nasion gotowanych, czyli może to być soczewica ugotowana z ryżem i z warzywami. Ta soczewica ugotowana z ryżem i z warzywami też jest bardzo zdrowa, chociaż niektórzy po prostu nie lubią soczewicy z ryżem, ale po prostu ja uważam, że jest bardzo zdrowa. Jeszcze z domieszką jogurtu naturalnego, z kozy czy z krowy, to wszystko jedno. Jogurt też powoduje jakby polepszenie się pracy naszych jelit. To bym właśnie Wam, drodzy kochani, zaproponował. Ugotowanie pierw soczewicy, przygotowanie, żeby ona już prawie była miękka i po prostu potem, jeżeli ona już prawie jest miękka, dosypujemy ryż, który się gotuje o wiele szybciej. No i mieszając to razem w garku, żeby się nam nie przypaliło, otrzymujemy taką jakby konsystencję bardzo jędrną, która jest też z warzywami. Możemy dodać troszeczkę oleju z oliwek, jeżeli chcemy, a jeżeli ktoś nie lubi oleju, no może dodać na przykład masła. Troszeczkę masła, tak żeby było do smaku. To by był taki prosty przepis właśnie ze soczewicy, który też pomaga na pracę naszych jelit. Także to jest właśnie taki temat bardzo istotny, żebyście, drodzy kochani, wiedzieli, jak utrzymać wasze jelita w czystości, zażywając odpowiednie produkty, odpowiednio odżywiając się. Również banany, zjadanie pewnej ilości bananów też powoduje lepszą pracę naszych jelit.
Jeżeli osoba ma problemy z jelitami, to drodzy kochani, to się od razu będzie odzwierciedlało na waszym samopoczuciu. Czyli bóle głowy, zawroty głowy, będziecie po prostu mieć problem ze snem, będziecie się budzić w nocy o 3 godzinie. Ja dodam, że wybudzanie nocne również jest powiązane z problemami pochodzącymi z wątroby, z trzustki. Też również, jeżeli ktoś ma problemy z wątrobą, również się będzie wybudzał w nocy, w godzinach nocnych, a przede wszystkim o godzinie 3. Dobrze, to by było na tyle. Mniej więcej wam powiedziałem, jakie produkty możecie używać na jelita. I jeżeli ktoś jeszcze będzie zainteresowany naszymi odpromiennikami, może zakupić na linku pod YouTube. Dziękuję państwu za uwagę, serdecznie pozdrawiam i do widzenia.